Serwus, z tej strony Malinowy Nos. Zapraszam do części drugiej filmiku z pędami, sosny i syropem z nich. Części filmiku jest pod filmem, jakby ktoś jeszcze nie widział. Minęły 4 tygodnie od nastawienia, od zasypania tych pędów cukrem i jak widzicie już tego cukru w słoju już nie ma. Tam jeszcze na dnie minimalnie się pojawia trochę cukru, bardzo niewiele, ale to nam w niczym nie przeszkadza. Otworzyłem już słój wcześniej, bardzo ładnie pachnie sosną. Bardzo ładnie, także będziemy teraz oddzielać syrop od pędów. Mam garnek, sitka, będę odzyskiwał syrop, z którego będziemy kombinować dalej, co zrobić, a pędy będziemy zapewne zalewać jakimś destylatem czy mocnym alkoholem, żeby odzyskać jeszcze resztkę smaku i resztę cukru. Część z was już się nie mogła doczekać tej drugiej części, długo jej nie nagrywałem. Nie dlatego, że syrop się robił tak długo, bo był już chwilę wcześniej, ale dlatego, że jest czas, przyszedł czas na zmiany. Widzicie, już nie ma z tyłu obrazu malinowego, tylko jest tablica, bo wychodzi na to, że chyba zmieni się studio. Będzie w innym miejscu i będę nagrywał gdzie indziej, ale to się okaże niebawem, także dlatego jestem teraz czasowy, nieczasowy i te filmiki tak się pojawiają, jak się pojawiają. Ale mam pomysłów jeszcze na kilka innych przepisów, także lada tydzień powinny się pojawić jeszcze inne filmiki, mimo wszystko. Także biorę się za oddzielanie syropu od pędów. Zapomniałem wspomnieć o tym, że jak robimy taki syrop z pędów sosny i zasypiemy je cukrem, to czasami może komuś ruszyć fermentacja i taki syrop, cukier, czy to co tam będzie w tym słoju, zacznie fermentować. Ja na szczęście takiego problemu nie miałem, było na tyle cukru, że żadna fermentacja nie ruszyła. Jeżeli coś zaczyna pracować w tym słoju, to wtedy warto dodać trochę alkoholu i zatrzymać tą fermentację, bo my tu nie chcemy żadnych win robić z tego, ani innych nastawów, tylko syrop, ewentualnie później ten syrop przetwarzać, więc warto o tym pamiętać. U mnie wszystko przebiegało bezproblemowo, także syrop jest gotowy i wracam do oddzielania go od pędów. Po odzyskaniu syropu pędy te jeszcze są oblepione cukrem i syropem, także nie wyrzucamy ich w takiej postaci, bo szkoda tego cukru i smaku. Dlatego mam tutaj mniejszy słoik jeszcze, 10-litrowy, i będę, bo akurat ich tyle będzie, przesypę już po odcedzeniu tego syropu te pędy do tego słoja i tu będę je jeszcze zalewał alkoholem na jakiś tydzień, także będę zaraz przerzucał te już odcedzone pędy do tego słoja. I tutaj w garku mam tlany już syrop, około 5 litrów syropu z pędów, bardzo kleistego, dużo cukru było, ale bardzo smacznego. A tutaj natomiast są już same pędy i resztki cukru i smaku i to będziemy zalewać. Mam tutaj 3 litry spirytusu wymieszanego z wodą, pół na pół, można użyć jakiegoś destylatu, można użyć wódki. Że warto właśnie zalać te pędy jeszcze jakimś alkoholem, najlepiej mocniejszym, żeby wydobyć resztę cukru i smaku. Dlatego te 3 litry tego alkoholu wleję do tego słoja, odstawię jeszcze na około tydzień, dwa. I po tygodniu, dwóch odcedzę już
ten alkohol, już pędy wtedy wyrzucę, a z tego alkoholu będę robił nalewkę z pędów sosny i dodam pewnie trochę jeszcze syropu wtedy do tego, ale też wtedy będę robił proporcje w części trzeciej. Natomiast ten syrop na razie przeleję do słoja 5-litrowego i za tydzień, za dwa, jak będę przerabiał jedno i drugie, to wtedy zobaczę, co z tym dalej zrobić. Ile zostawić syropu, ile wziąć do nalewki. Na wino zobaczymy, czy jeszcze starczy czasu i syropu. Także teraz uzupełnię tutaj alkoholem ten słój, a tu przeleję syrop z pędów sosny do słoja 5-litrowego. I tu mamy 5 litrów syropu, samo zdrowie, na zimę idealne. Choroba nam nie jest straszna, także warto sobie zrobić małą buteleczkę. Ja mam większą ilość, ale na pewno tu komuś i braknie mi jeszcze. Szczególnie, że jeszcze będę przerabiał to na coś innego. A tutaj już mam zalane pędy. Te pędy odstawiam na około tydzień, dwa i w trzeciej części zrobimy z tego nalewkę. Taki syrop, on jest na tyle pocukrzony, tyle jest w nim cukru, że jak będziemy go przelewać do małych buteleczek, to po prostu przelewamy, zamykamy i odstawiamy w chłodne miejsce. Niektórzy pasteryzują jeszcze te soki we wrzątku, w garku przez 15 minut, 20. Ja uważam, że nie ma potrzeby pasteryzacji takiego soku, on jest na tyle. Ma tak dużą zawartość cukru, że tutaj nic się z tym nie będzie już działo, więc wystarczy przelać do buteleczek, słoiczków małych i odstawić do piwnicy czy w chłodne miejsce. Ewentualnie jakby ktoś zauważył, że gdzieś tam jakaś fermentacja lekko ruszyła, to wtedy można dopasteryzować, jednak nie powinno się to wydarzyć. Także w tym odcinku to tyle. Za dwa tygodnie gdzieś pojawi się trzecia część z nalewką z pędów sosny i wtedy ewentualnie z czymś innym, jeszcze jakimś winem, jakbym się zdecydował, chociaż wydaje mi się, że się skończy na nalewce i na syropie. A lada chwila kolejne przepisy. Nalewka z mięty się powinna pojawić i syrop z pokrzyw, bardzo smaczny i zdrowy. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach.